Witam Was w pierwszym odcinku z challenge'u z The Sims 4 Ugly to Beauty. Na pewno większość z Was go zna, chyba że się nie interesujecie w ogóle takimi challenge'ami z The Sims 4, to możliwe, że nie wiecie, o co chodzi. Pokrótce powiem, że mamy, jak widzicie na załączonym obrazku, brzydką simkę i musimy stworzyć z niej kogoś, że tak powiem, wyglądającego w miarę normalnie, że tak to ujmę. I nie możemy do tego używać gotowych gotowych wzorów, nie wiem jak to nazwać, gotowych twarzy, nosów, ust. Po prostu nie możemy z tego korzystać, wszystko musimy samemu przeciągać i to jest chyba główne utrudnienie. No i chyba nie ma jakichś większych innych zasad. Pokazuję Wam teraz naszą simkę. To jest Jonatella Nutella, stworzona przez Karlę dla mnie. Jest przecudowna, jak możecie zobaczyć. Jest simką renesansu, szybko się uczy, jest geniuszem, nieangażująca się i jest zła. Jak na nią patrzę, to jedynie co mi się chce, to śmiać. Dlatego może ja się wezmę do roboty. Wspomnę tylko jeszcze o tym, że jeśli chcecie stworzyć dla mnie równie piękną simkę jak tutaj, możecie to zrobić. Wystarczy ją udostępnić w bibliotece z hashtagiem dlakami i ja na pewno sobie ją znajdę. Także tak, myślę, że to przyspieszę, bo czuję, że tu będzie sporo roboty, także no zapraszam do oglądania i podziwiania efektów końcowych. Thank you.
no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep, and you and I, we got history, yeah. Jonatella Nutella. Myślę, że jest duża różnica, choć nie wyszło idealnie, bo miałam problemy pewne. No, ale i tak, no, chyba sami przyznacie, że jest dobrze w porównaniu do tego, co było. Może pokażę jeszcze raz poprzednią wersję.
bo nie pokazałam całej wszystkich stroi. Więc tak, to jest poprzednia wersja codzienna, wizytowa, sportowa, do snu, imprezowa oraz do pływania. No a teraz to chyba... No dla mnie to są po prostu całkowicie dwie różne simki. Mimo, że jest to ta sama simka właściwie. Proszę bardzo. Jeszcze nogi ma takie jakieś... dziwne dosyć. Ale i tak jest lepiej niż było, więc... Dobra, to by było na tyle. Na koniec jeszcze wam wrzucę pewnie jakieś zdjęcia porównawcze. Możecie sobie przypatrzeć się. No dobra, mam nadzieję, że wam się podobało. I jeśli chcecie, to możecie również stworzyć mi brzydką simkę, tak jak już mówiłam na początku. Zachęcam was do tego, bo zawsze fajniej się bawi, gdy ktoś to stworzy. Mogę przemienić, niż miałabym szukać jakąś tam pierwszą, lepszą. Dlatego zapraszam was serdecznie do brania udziału w tej zabawie razem ze mną. I dziękuję Karli za tą cudowną simkę, po prostu nadal nie mogę się... O, matko jedna. No tak, no, żegnam was, moi drodzy. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!